Dzisiaj bardzo smutny materiał, ale powiem wam, dlaczego nie udało wam się wydropić huge komputera, albo dlaczego tego huge komputera po prostu nie wydropicie. I wiem, że jest to bardzo smutne, żeby wam to powiedzieć, ale tak w końcu ktoś to musi powiedzieć. I pewnie teraz się zapytacie, ale dlaczego nie wydropię tego huge komputera? Powód pierwszy, multikonta. Jeżeli otwieracie te jajka tylko i wyłącznie z jednego konta, no to macie bardzo, bardzo obniżoną szansę. Bo jak myślicie, co robią ludzie z zagranicą? A, no i byłbym zapomniał, dzisiaj za darmo ja wam rozdam huge happy rocka, więc jeżeli nie dostaniecie komputera, to ja wam go dam. Tylko nie komputera, tylko Happy Rocka. Ale wracając do multikont, jesteśmy sobie tutaj, przejdźmy w zakładkę servers, musimy też zaznaczyć, że w Pet Simulatora aktualnie gra prawie 300 tysięcy osób, czyli tyle co na update'cie. Więc to już budzi dziwne emocje, no nie? 300 tysięcy osób, no dosyć bardzo, ale to bardzo dużo. No i teraz zobaczcie, co się dzieje na serwerach. O, tutaj mamy same bejkony, bardzo dużo bejkonów, tak? Nawet skinów ci ludzie nie zmieniają. Ludzie nawet nie zmieniają swoich skinów. To jest naprawdę bardzo, ale to bardzo smutne. No sami zobaczcie, jak to wygląda. I serio, wy myślicie, że z jednego konta uda wam się wydropić tego huge'a? Jeżeli na moment tego nagrywania jest 201 tysięcy wydropionek, wy pewnie macie już znacznie, ale to znacznie więcej, bo ja akurat ten odcinek muszę nagrywać na zapas. I serio, wy myślicie, że wydropicie tego huge'a, tak? Gdzie inni otwierają na 10, 20, 30, 50 multikont. Druga rzecz to game passy. Serio, myślicie, że Preston nie zwiększył szansy ultra luckiem i na przykład luckiem na to, że wydropicie tego peta? I teraz pomyślcie, że May Richard otwiera 10 kontami te jajka, na którym ma zakupione wszystkie game passy. I serio wy myślicie, że wy wydropicie tego peta, jak May Richard w kilka dni wydropił może ich kilkanaście? Serio myślicie o tym? Dodatkowo pewnie są tutaj ludzie, którzy nawet nie mają szansy wydropić tego huge komputera ze względu na to, że jeszcze nie mają odblokowanego tech wardu. No smutne, ale tacy ludzie jeszcze istnieją i o nich warto pamiętać. Zobaczcie, jak ta suma cały czas rośnie. Tutaj też warto powiedzieć, że nie wszyscy mają możliwość zestawienia komputera 24 godziny na dobę. No bo nie oszukujmy się, nie każdy ma taką możliwość, nie każdy chce płacić ogromne rachunki za prąd i tak dalej. Nie każdy ma do tego komputer, a ci ludzie stoją cały czas 24 godziny na dobę przy najtańszym jajku i po prostu otwierają z 10, 20, 30 kont. I nadal go nie wydropili, a wy myślicie, że wydropicie? Po czwarte, game passy. Nie wszyscy mają te game passy, tak? Ale też te game passy nam pomagają w otwieraniu jajek. Ja na przykład mogę otworzyć 89 jajek, a powiedzmy, że inna osoba będzie mogła tych jajek otworzyć tylko 50 albo tylko 40, bo dopiero zaczyna. I co, i serio myślicie, że wy wydropicie tego pecika? Dodatkowo ja mam już wbitą masterkę, 52 poziom, dzięki czemu mam plus 35% do hatch animation speed, więc ja po prostu szybciej jeszcze otwieram te jajka, nie dosyć, że otwieram ich więcej. Ale ludzie nadal myślą, że wydropią tego huge'a. I tak, znajdą się jednostki, które wydropią tego huge'a bez żadnego game passa i tak dalej, ale takich ludzi będzie bardzo, ale to bardzo znikoma ilość. No ja zobaczcie, jakimi enchantami otwieram. Zobaczcie, że cały czas otwieram na prawie najlepszej podce w grze. Cały czas farmię walutę, żeby móc otwierać 24 godziny na dobę. Mam zakupione wszystkie game passy, otwieram na prywatnym serwerze, żeby nie mieć lagów. I co? I jak myślicie, czy wydropiłem tego huge komputera? No właśnie, więc jeżeli ja ze wszystkimi game passami, z maksymalną ilością otwierania jajek i tak dalej go nie mogę wydropić, a myślicie, że wy go wydropicie? Ja już tutaj nie mówię o takich game passach jak Huge Hunter, które teoretycznie nam powinny zwiększać tą szansę, ale w praktyce no nie zwiększają, no bo jednak to by było zbyt pay to win, tak? To już by w ogóle gracze z Robuxami mieli tych huge'ów bardzo, ale to bardzo dużo względem free to play graczy. Ale jak wy możecie zwiększyć swoją szansę na wydropienie tego huge'a? Bo to was pewnie też ciekawi. W sumie to byście zastosować się do wszystkich porad, które powiedziałem chwilę temu. Mówiłem wam z tymi kontami, no nie? Pokazywałem wam, ile jest tych kont, więc róbcie, nie wiem, mam nadzieję, że wasza babcia, mama, pies, kot, córka ma konto na Robloxie, żebyście mogli sobie pootwierać te jajka. No bo to, no nie, widzowie, no nie wmówicie mi, że to są normalni gracze, no nie wmówicie mi, że to są normalni gracze, tak? Jedynym plusem jest tego, że musieli się oni dostać na Tech World, no ale co to jest za problem dostać się aktualnie na Tech World, jeżeli ja bym, powiedzmy, na konto mojego brata wrzucił najlepsze pety, o, na przykład takie Frostbite Stonemany, po prostu ja bym mu je wrzucił. I co, i uważacie, że to by było dla niego problemem? Zrobić te 4 rebirfy, to by było dla niego kilkanaście minut.
kilkanaście minut znalazłby się tutaj, pofarbiłby trochę tych coinów razem ze mną TNT-kami i by otwierał do końca gry te najtańsze jajka. I otwieram te najdroższe, żeby jeszcze może potem te pety posprzedawać, żeby mieć ich jak najwięcej, żeby wydropić jak najlepszego peta. Ale inni na multikontach się nie przyjmują, oni po prostu stoją i tak otwierają. I tyle, i tak to wygląda u nich, nie? I tak to u nich wygląda, po prostu stoją i otwierają to najtańsze jajko. A nie oszukujmy się, w Polsce, czyli prawdopodobnie target, który ogląda ten odcinek, nie otwieramy na 20 kontach danego jajka, nie robimy tego, nie mamy 20 kont, nie mamy na 20 kontach wszystkich Game Passów, nie mamy na 20 kontach podkupowanych wszystkiego rodzaju upgrade'ów, nie mamy na wszystkich kontach, po prostu my kont nawet nie mamy. Nie zostawiamy komputerów 24 godziny na dobę, żeby otwierały nam najtańsze jajka, a ludzie za granicą to robią. I przez to, że ludzie to robią, każdy huge pójdzie aktualnie bardzo mocno w dół, więc jeżeli macie gemy, no to tutaj będziecie zarabiali, ponieważ te huge będą szły do góry, w sensie w dół, a gemy będą szły do góry. Zobaczcie, o ile mi spadł rap, ale tak szczerze, te huge powinny i tak być mniej więcej w tej cenie, więc ja tutaj nie mam żadnego problemu. Chciałbym wydropić chociaż jednego huge komputera, żeby po prostu mieć tą satysfakcję, że wydropiłem tego jednego huge'a. Z głównego konta, wszystko robiąc legitnie i tak dalej, wiadomo, będę zostawiał też ten komputer, może nie na noc, bo ja na przykład przy komputerze nie mogę usnąć, ale będę bardzo długo zostawał. Zobaczcie, cały czas. O, tutaj mamy jednego Polaka, tak? Jest jeden Polak, ale zobaczcie resztę tych nickname'ów. Czy to są polskie niki? No właśnie nie. Ale tak gratulacje dla Wilczka 1199.pl. Mam nadzieję, że oglądasz ten odcinek. Pozdro, wariacie, dla ciebie. No i po prostu, no, według mnie, no, bardzo, ale to bardzo mała szansa na wydropienie tego. I w ogóle wydaje mi się, że szansa na tego huge happy komputera jest mniejsza niż w przypadku Pet Simulator X. To była szansa na Hellrocka i Happy Rocka. Wydaje mi się, że tu szansa jest dużo mniejsza. Dlaczego? Ponieważ przy 300 tysiącach graczach, otwierając tak dużo jajek, bo my tutaj otwieramy nie 8 jajek jak w przypadku Pet Simulatora, tylko my tutaj otwieramy 80 jajek, czy nawet jak ja, 88 czy 89 jajek, no to jest jednak różnica, tak? No jest jednak różnica i cały czas to otwieram. Stoję, otwieram, wbijam masterki, farmię walutę, cały czas to robię i staram się jeszcze może jakiegoś z tych huge wydropić, tak? Bo może jeszcze takiego huge'a uda mi się wydropić. No jest na to szansa, ale szansa tak ta szympansa. Zobaczcie, ten 144 miliony, szansa na niego jest tak mega znikoma. Ja nawet już te jajka mam tańsze przez te masterki. Tyle ja tutaj stoję i otwieram i nic, i zero, i nul. A na czacie cały czas się będą pojawiały te huge'e i wydaje mi się, że Preston, żeby utrzymać graczy, bo wiecie, bo to trzyma graczy, im więcej graczy na gierce, tym więcej gierka zarabia, tego wam chyba nie muszę tłumaczyć, będzie te szanse na tego huge'a zmniejszał, tak pokryjemy po cichu, żeby nikt nie wiedział, będzie te szanse zmniejszał, bo kiedyś to się skończy, ten milion, no tutaj w 5 dni około powinien ten milion zejść, no to co, Preston będzie u graczy tylko przez 5 dni, potem połowa ucieknie, no właśnie, no nie, więc trzeba coś wykombinować, a jak zrobić, żeby huge leciało mniej, obniżyć szansę, po prostu, jeżeli Preston obniży szansę, no to wtedy gracze będą grali przez dłużej, faktem 80% z tych wszystkich osób, które tu grają, to są awki, jak nie więcej, no bo inaczej mi tego nie wytłumaczycie, a pewnie połowa z tych graczy to są po prostu multikonta, a 80% to są po prostu gracze, którzy stoją jak ja AFK, no ale to jest jednak niesamowite, no ja mogę przewijać te serwery, przewijać, nawet mogę sobie tutaj odpalić, chyba jakoś się dało, żebym miał po prostu serwery, których można wejść. Wczytuję, wczytać nie może, no chyba mnie nie wczyta, ale jesteśmy na Twitterze i zobaczcie dla was, dla osób, które nie wydropią tego huge'a, jak wygląda animacja dropnięcia tego huge'a, tak żebyście widzieli, to tak mniej więcej wygląda. Jeszcze raz wam ją pokażę, najpierw się pojawia huge, a potem dopiero wszystkie inne pety. Więc my prawdopodobnie nie dostaniemy, o, kolejny jakiś happy komputer wydropił. Czy widzieliście tutaj na przykład jakiegoś youtubera z Polski, który wydropił tego huge komputera? No właśnie, jest ich dosyć mało i zobaczcie, że teraz tych powiadomień, zobaczcie, to jest 200 tysięcy, tak? 200 tysięcy tych komputerów, 204 tysiące, a czemu tutaj nie pokazuje wszystkich tych komputerów? To ja nie wiem, bo zobaczcie, 204 508 komputerów i zobaczymy zaraz tą ilość, tak? Ona się nam tu będzie zwiększała. Ile mamy ich w indeksie? Ty, tego peta nawet nie ma w indeksie? Jest 133 tysiące, no coś mi się tutaj nie klei, no 133 tysiące, a na tej tablicy mamy dużo więcej. O, wydropiła kolejna osoba, gratulacje. I tutaj się to nie zwiększyło. Kawę. Nie, tutaj jest robiony jakiś wałek, tak szczerze, tutaj jest robiony jakiś wałek. Nie wiem w którym momencie, ale w którym się zrobiony, bo to nie jest
możliwe, żeby w indeksie było prawie dwa razy mniej, że jak ktoś wydropi to, że się tutaj nie pokazuje, no co to jest? Że nie zawsze się powiadomienia teoretycznie pojawiają, no nie, no według mnie tu jest, to jest coś kręcone tu jest. Nie wiem, czy wy też tak uważacie, czy wy tak nie uważacie, ja pewnie już otworzyłem kilkaset tysięcy tych jajek i nadal tego nie wydropiłem i wiem, że tym materiałem popsułem niektórym marzenia, popsułem dużej ilości z was marzenia o tym, że będą mieli swojego pierwszego huge'a, że przecież ten huge jest tak łatwy do wydropienia. No właśnie, tutaj macie zderzenia z rzeczywistością, no niestety, ale ten nie jest tak łatwo wydropić tego huge'a. Zobaczcie, tutaj się nadal to nie zmieniło, pomimo że jakiś koleś dropnął to. Nie wiem, czy to jest zapisywane jakoś wcześniej w gwiazdach, że ludzie to wydropią, czy nie, ale nie kumam, o co chodzi. A żeby za darmo wygrać huge happy rocka, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem w tym kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu napiszcie słowo Hugę oraz wasz nick z Robloxa. Za 3 dni ktoś z was go wygra i dostaje tego peta do skrzynki. Oj, zobaczcie, ile się nagle tej 300 huge się nagle pojawiło, no ciekawe, a na czacie ile nam się pojawiło, no właśnie. No właśnie, dla mnie jest to nieporozumienie.